Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, który skierowany jest oczywiście dla Was, po to, żeby ratować Wam przysłowiowe tyłki. Dlaczego? Dlatego, że staram się Wam przekazywać porady, którymi sobie poradzicie, a dzisiejszy film skierowany jest do osób, którzy mają klimatyzację, bez względu na to, czy jest to pojazd benzyna, diesel, kombi, jaki by to nie był, chyba tylko może nie kabriolet, chyba że ma klimatyzację. Niemniej jednak do wszystkich właścicieli pojazdów, a jeżeli oglądacie ten film, to znaczy, że macie problem z klimatyzacją, bądź coś Wam się tam dzieje. W każdym razie, słuchajcie, dzisiejszy temat dotyczy czego? Zdarzyć się może Wam sytuacja tego typu, na przykład, że pojechaliście do kogoś, bądź zrobiliście sobie sami dobicie klimatyzacji, bądź wiecie pewnie, że gaz w klimatyzacji Waszej w pojeździe jest, a klimatyzacja nie działa. I tu zaczynają się schody i klocki, doszukiwanie, a może sterownik, a może bezpiecznik, a może, no właśnie, czujnik. Może się zdarzyć, że może być czujnik, ale wiele osób zadaje sobie pytanie, czy po wymianie czujnika na pewno problem się uspokoi, czy klimatyzacja zadziała, a wiecie bardzo dobrze, że w pojeździe, w którym klimatyzacja jest, jest bardzo miło i fajnie, jak się jedzie, gdy chłodzi. No tak, ale poruszamy dalszą naszą kwestię. Więc tak, gdy mamy pewność, że nasz układ klimatyzacji jest szczelny, mamy w nim gaz, bądź nabiliśmy dopiero gaz, a nasza klimatyzacja się nie chce załączyć, może się okazać, nie da się ukryć, że jest wina na przykład sterownika. Dlatego dzisiejszy temat będzie dotyczył kwestii czujnika, oszukania tego czujnika, sprawdzenia możliwości ewentualnie, czy klimatyzacja działa na ewentualność wymiany tego czujnika. Natomiast nie poruszamy kwestii uszkodzenia elektroniki bądź modułu, który może być w pojeździe uszkodzony. Nim do tego dojdę, to od razu powiem, że tutaj w pojeździe akurat tym, który testujemy, mamy silnik tutaj, czy to jest Kia, czy to jest Hyundai, akurat na nim się bazujemy. Mamy czujniczek zamontowany akurat tam pod spodem. O, to jest ten czujniczek, który siedzi sobie tam głęboko. Co to jest za czujnik? To jest czujnik, który jest czujnikiem ciśnienia. On mierzy sobie tylko i wyłącznie ciśnienie klimatyzacji i o, do niego jest kosteczka, tak jak widzicie tutaj, ta kosteczka na 3 piny. Co w takiej kosteczce mamy? Ano, w takiej kosteczce mamy masę i teraz uwaga, przy teście i sprawdzaniu masa, czyli obudowa tego czujnika, tak jak tu widzicie, nie jest masą zasilającą czujnik. Masę musimy ściągnąć sobie z pinu, który jest już w tej kosteczce, którą przed chwilą widzieliście. Niemniej jednak sprawa wygląda w ten sposób. Oprócz masy, czyli pin zewnętrzny, który jest, macie na masie, oczywiście dotyczy to tu układu czujnika boszowskiego. Oprócz tej masy mamy środkowy przewód sygnałowy i kolejny przewód trzeci to już jest przewód, na którym powinno być 5 V po włączeniu zasilania. I teraz tak, jeżeli chcemy sobie sprawdzić w pierwszej kolejności, czy czujnik jest dobry, no to wiadomo, że sprawdzić go nie sprawdzimy, ale sprawdzamy już układ zasilania. Czyli po włączeniu naszego pojazdu, po odpaleniu silnika, bo niekiedy, słuchajcie, rzecz jest taka, że 5 V, które jest na tym czujniku od klimatyzacji, pojawia się dopiero w momencie, gdy na przykład pojazd jest uruchomiony. Jest to rzadkie, ale może się zdarzyć, że moduł dostaje dopiero start po 15, czyli po zapłonie, po zapaleniu pojazdu. Więc robimy sobie taki teścik, odpalamy sobie auto i sprawdzamy sobie, czy na tej kosteczce, na pinach zewnętrznych mamy zasilanie. Jeżeli mamy tą piąteczkę, staramy się sprawdzić, czy na pinie środkowym na pewno nie jest masa, bądź jakiś tam jeszcze inny sygnał, na przykład plusowy zwarty. Dlaczego? Dlatego, że ten środkowy sygnał nie może być przewodem zwartym w żaden sposób do punktu jednego bądź drugiego. Te obydwa piny mają mieć niezależność, czyli zasilania, wiadomo, plus minus, i oprócz tego ten środkowy pin jest to pin niezależny, który jest pinem sygnałowym. Na nim, w zależności od tego, jaka jest wersja pojazdu, jaki jest sterownik silnika,
Może się pojawić jakieś szczątkowe napięcie, może go w ogóle nie być, ale jeżeli na wyłączonym zapłonie sprawdzamy, ten pin nie może być zwarty ani do plusa, ani do minusa. Więc tak, mamy już w tym momencie wyeliminowane zasilanie, mamy wyeliminowany przewód sygnałowy. No i teraz dalej zaczynają się robić chocki, klocki, jak to sprawdzić. Otóż przygotowałem tu dzisiaj taki gadżecik. Mam tutaj zamontowany czujnik temperatury. Tu jest, proszę, jego sonda i czujniczek temperatury, który pokazuje nam aktualnie, to jest temperatura rurki od klimatyzacji. Dlaczego zamontowałem takie coś? Dlatego, że jak zapalę pojazd, to niestety może się okazać, że nie będziecie mnie słyszeli na tyle idealnie, a chciałbym, żebyście to widzieli, że faktycznie to sprawdzić można urządzeniem takim, które tu nabyłem kiedyś. Zresztą na filmach może już widzieliście. Prosty jakiś taki generator. W każdym razie sprawdza się w 100%, tak jak w moim przypadku, do bardzo wielu czynności. Czy to wtryski, czy to jakiś elektrozawór. No i tutaj na etapie aktualnie doszedłem, że można tym również zasymulować czujnik ciśnienia klimatyzacji. Oczywiście nie wiem jak z innymi czujnikami, bo tutaj dzisiaj nie będziemy tego poruszali. Ale ten, który mamy testowany tutaj, boszowski czujnik, który jest montowany w wielu pojazdach na 3 piny, możemy sobie wysterować. No i dobra, nie będę zatruwał. Biorę się za podłączenie tych pinów do kosteczki. Mam 3 przewody do wpięcia się w ten czujniczek tutaj. I za chwilkę się spotykamy. Odpalimy pojazd i sprawdzimy, czy oby to na pewno działa. Także póki co, do zobaczenia za chwilkę. I spotykamy się już oczywiście po króciutkiej, szybkiej chwili. Więc tak, urządzenie mamy wpięte, tak jak widzicie tutaj, co by nie było, że jest coś gdzieś tam oszukane, to leci sobie tutaj do tego urządzonka. Czujniczek klimatyzacji oczywiście jest na dole wypięty. A, jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. Test taki wykonujemy po zapaleniu samochodu na pewno na włączonej klimatyzacji, bo jeżeli będziecie w środku klimatyzacji mieli wyłączoną, no to niestety nie uruchomimy naszego testu, który dzisiaj poruszamy na filmie. Jeszcze jedną rzecz powiem taką. Tego typu test możecie sobie wykonać również na pustym układzie. Czyli jeżeli gazu nie ma w układzie, to również możemy sprawdzić, czy nasz kompresor wystartuje. A ponieważ kompresora nie będziemy widzieli, bo on sobie siedzi tam gdzieś na dole, to postanowiłem wpiąć, tak jak widzieliście, ten czujniczek temperatury. Tutaj mamy naszą sondę. I dobra, idę sobie odpalić nasz pojazd i robimy teścik. I odpalamy, odpalamy, odpalamy. I nasz pojazd mamy odpalony. Nie wiem, czy mnie widać, czy nie widać. Temperatura aktualnie jest rosnąca ze względu na to, że silnik zaczyna pracować, ogrzewa nasz układ, wentylator. Również stoi i teraz robimy test, odpalając nasze urządzenie. Tak jak widzicie, temperatura zaczyna spadać. Zaraz zobaczymy, do ilu zejdzie nam na rurkę. Wentylator również chodzi. Jeszcze pora dla wentylatora nie widać, bo on się kręci, ale temperatura. Tak jak widzicie, temperatura spadła, znaczy spada nadal, bo układ pracuje. Troszeczkę ukrócimy układ. Nawet słychać było po pracy silnika, że on
zmienił sobie cykl i tak jak widzicie, temperatura zaczyna wzrastać. Także tą oto właśnie metodą, teraz może słuchajcie, wyłączę silnik, bo temperatura i tak wzrasta. Idę zgasić silnik. Gaszę, uwaga, gaszę. Silniczek został zgaszony. Wracamy oczywiście do wizji. Także widzicie, taką prostą metodą już, gdyby to natrafiło na kogokolwiek, kto ma uszkodzony czujnik, a nie jest pewien, czy zakup takiego czujnika, który niekiedy nie okazuje się rzeczą tanią i prostą, bo czasem są czujniki, których nie można zdobyć, bądź planujemy gdzieś wyjazd na wakacje, no i kurka wodna, robią się problemy i schody. Kupować czujnik, nie kupować, bo koleś w sklepie powiedział, proszę pana, tylko na zamówienie i trzeba zostawić zadatek. No i mamy dylemat, czy dawać zadatek, czy kupować, czy ściągać i tak dalej. Także widzicie, taką prostą metodą pokazałem wam, że odpalenie klimatyzacji jest prostą rzeczą, jeżeli oczywiście cały układ mamy sprawny, a problem pochodzi tylko i wyłącznie z samego czujnika, który oczywiście tu jest, leży sobie dla pokazu, żebyście widzieli, o jakim czujniczku poruszaliśmy kwestię. Jest to czujnik, który pracuje w układzie Boscha, a niemniej jednak ten akurat może nie jest boszowski, ale jest to bez różnicy, dlatego że sygnały są w czujniku zachowane dokładnie takie same. Widzicie, temperatura na rureczkach wzrosła do 31 i sobie wzrasta powoli ze względu na to, że jak wiecie, silnik jest gorący i temperatura się przenosi. Także tym oto filmem pokazałem wam możliwość sprawdzenia klimatyzacji. Praktycznie rzecz biorąc w każdym pojeździe, w którym jest czujnik, a być musi. A nie każdy ma pojęcie, bo nie musi mieć takiego obowiązku, żeby mieć taką wiedzę. Chyba że ma kasę. No to wie, gdzie ją wydać, kto naprawi i cieszymy się dalej chłodem. Także póki co na razie liczę na łapeczkę oczywiście w górę, jeżeli filmik się komuś przydał, podobał. Życzę miłych wakacji i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!